Siemano młodziarze, dzisiaj grubsze modzenie, uszczelniacze zaworowe w N46. Można się tej roboty przestraszyć, ale nie jest taka tragiczna. Najwięcej kłopotu miałem z zablokowaniem koła dwumasowego, bo mam tam taki pin blokujący, który był nowy i wchodził jak nie powiem w co. Więc z tym mi się najbardziej zeszło. Ogólnie dostanie się tutaj, jak widzicie. Wszystko trzeba odsunąć, ta wiązka na tym, więc rozbebeszyłem tutaj komputer, nie odłączałem go, ale jest to odsunięte, żeby te kable nie wisiały. I teraz tak, ogólnie coś o tym silniku, no moim zdaniem to jest dziwny silnik, moim zdaniem to jest bardzo dziwny silnik, gdyż ma 2 litry pojemności, ma 4 cylindry, ma zmienną fazę rozrządu, ma dodatkowy tutaj wałek, cały ten mechanizm, który tutaj leży, bo z niego cieknie, znaczy no cieknie, bo jest zalojony, ale dodatkowy mechanizm z dodatkowym wałkiem, który zmienia wysokość otwarcia zaworu, czyli tak zwany odpowiednik w sumie IVTK w Hondzie, Valvetronic wiadomo. BMW sobie nazwało Valvetronic i mamy tutaj ponad 140 koni i w sumie dupy nie urywa, bo miałem taki silnik, nie wiem czy ktoś kojarzy, w IS-ie tak zwanym, to już była wersja poprawiona czy tam powiedzmy troszkę ulepszona, 1.9 benzyna M44, bardzo fajny silnik, bardzo podatny na mody, gdyż ma właśnie podobne wałki do tych, chyba fajne okrągłe wałki. Takie agresywne, czyli czas otwarcia zaworu jest bardzo długi, co pozwala, wiadomo, więcej powietrza, mieszanki itp. itd. I tamten silnik też generował około 130, tam niby 6-140 koni. Bardzo fajny silnik, bez jakichś tam zmiennych faz, bez wanosów, bez niczego. I co tak naprawdę się poprawiło w tym silniku z biegiem lat? Bo to jest praktycznie, można powiedzieć, zerżnięta konstrukcja plus dołożone jakieś tam pierdoły, prawda? Wiele się nie zmieniło, praktycznie nic się nie zmieniło, tylko tyle, że ten silnik ma być pewnie bardziej ekologiczny i mniej pali. Co do mniejszego spalania benzyny, to tak naprawdę, jak wiecie, te silniki wszystkie dzisiaj, one dalej palą tyle benzyny, ile paliły kiedyś. Może tam, wiadomo, w jakimś starym rupieciu to już pewnie więcej chlało, ale taki dobrze wyregulowany i wszystko, także nie wiem o co tu chodzi. No i teraz trzeba wziąć pod uwagę ten silnik, ten specyficzny N46, z którego, jak widzicie, cieknie, jak wiecie, na pewno cieknie zewsząd. Z tyłu pompa podciśnienia, uszczelki, nie uszczelki, o-ringi, nie o-ringi, uszczelniacze, nie uszczelniacze, miski, już widziałem, miska też cieknie. I gdzie tu jest ta ekologia, prawda? No, już nie mówiąc o uszczelniaczach, które dziwnym trafem akurat w tym modelu padają wcześniej niż w innych samochodach, w innych silnikach. No i co? Pali olej, prawda? Więc pytam się, panowie z BMW, gdzie jest ta ekologia? Ekologia, moim zdaniem, ekologia polega na tym, no wiadomo, że to są teorie spiskowe i w ogóle, ale moim zdaniem ekologia powinna być tak, ktoś to powinien brać pod uwagę, że wyprodukowywanie kolejnych nowych części zamiennych też, prawda, zużywamy energię, paliwa itp. itd., więc gdzie jest ekologia? No nic, Państwo, biorę się dalej za rozkręcanie. Zatrzymam się na samych zaworach, tylko jutro będą uszczelniacze, to zabierzemy się za wymianę. A teraz zacznę odkręcać ten wydech i spróbujemy przełożyć go. Dobra, trzymajcie się i na razie.